I uwaga! Spadkobiercy występują! Jonathan Owens w roli Jonathana Owensa, Robert Korulczyk! Dorin Owens w roli Dorin Owens, Joanna Kowaczkowska! Frank Delay w roli Franka Delaya, Janusz Rewers! Harriet Ferguson w roli Harriet Ferguson, Agnieszka Marylka Litwin-Zobańska. Ken Haley w roli Kena Haley'ego, znany Wojtek Kamiński. Warren, przyjaciel rodziny Owensów, tym razem w roli Warrena, Tomek Łupak. I doktor Dreyfus w roli doktora Dreyfusa, Marek Grabie. Spadkobiercy. Sobie wypiła. Ale... Ale co? Czazga, które mi wbiłeś na imprezie 20 może parę minut temu, tkwi i wytknąć nie chce. Coś ty mi narobił. A gdzie ja ci tę czazgę niby wbiłem? Dlaczego szczęka dolna cię wystaje? Dlaczego? Jest jakiś nerw w tobie? Taka moja czeska uroda. O co ci chodzi? Kto tu jest? Dlaczego na imprezie cały czas się na nią gapiłeś? Bo to jest piękna kobieta. Takie oprócz ciebie na świecie. Brzdukę, nie możesz mi tego robić, że idziemy na... Do ludzi idziemy. Myśmy byli u ludzi, ty nie byłeś u zwierząt. Byliśmy u ludzi, widziały nas, moje przyjaciółki, i teraz widziały, że ty się gapisz bezczelnie na pośladki tej kobiety, która ma bezczelnie mniejsze? To kiedy ja cały czas muszę kontrować brzuch, który z chęcią wyskoczyłby do przodu. W twoich oczach akceptacji. Ty bezczelnie patrzysz na nią, że ona ma... Ależ, Dorin, ja akceptuję to, że twój brzuch wyskakuje do przodu. Co to za unik był? Ja podeszłam, a ty już się cofałeś. Nie wolno tak robić. Spróbuj. Trzeba się oddać. Spróbuj jeszcze raz. Przepraszam. Za co przepraszasz? Coś się odbyło tutaj w ciągu tej sekundy, jak się odwróciłam? Miałem taki moment, wiesz, błysk, przebłysk, skok, duszenie, ale powstrzymałem się. Kania, bo w sensie... Nie wiem,
czułam się poniżona, rozumiesz? Przestań, kobieto, przestań się czuć poniżona. To była tylko kobieta, ładna, wysoka, szczupła, jędrna, z dużym biustem, bez brzucha z przodu, ale tylko kobieta. Gdzie miała brzuch? Powiedz, gdzie miała brzuch, to się naprawdę zaraz denerwuje. Gdzie miała brzuch? Tu, gdzie ty masz plecy. Myślałeś tego. Ja wiem, że tu się nie myśli. Ja wiem, że to nie jest miejsce, w którym się myśli, tylko po prostu się jedzie z baniaka. Ale nie możesz mówić mi, że ona miała brzuch tam, gdzie ja mam plecy, czy tam nawet, że odwrotnie, bo nie pamiętam teraz przecież. Myślisz, że uważałam, jak mówiłeś? Nie uważałam. A wiesz, gdzie ona miała nogi? Gdzie miała nogi? Nie, nie mówmy miała? O tym, Dory, nie. Nie mówmy o tym. Jezu, ja widziałam, ona była piękna. Chcę ci powiedzieć tylko, że... Nieważne, cofam to. Że ty jesteś dla mnie najważniejszą kobietą na tym... Globie? Na globie? Na globie, w Ameryce, w Australii, na biegunie. Na globie. Pozwól, że odcisnę ci... Musi boleć, Ken. Życie boli, rozumiesz? Jest tak ślicznie. Ken, teraz jesteś mój, rozumiesz? Teraz jesteś mój, masz znaczek. Zrozum, tak? Dorin, Ken, dlaczego by się znowu wrócić? A czemu ty jesteś tak cicho? Nie wiem, no. Włączyłeś mikro? Włączyłem się. I cię słychać już. Teraz już mnie słychać, znowu się kłócicie. Zareaguj jeszcze raz, proszę cię, bo muszę wyjść emocje. Wiesz, no, widzę, że się znowu kłócicie po prostu. Tak, Warren. Tak, kłócimy się. Ja widziałem, był pokaz mody i ty się zdenerwowałaś i Ken za tobą wyszedł. Ja chciałem was jakoś pogodzić, żeby się jakoś, no, żebyście się nie kłócili. No przecież Warren, czeka was ślub. Warren, nie da się, rozumiesz? Ja, być może myśmy się już prawie godzili, bo robiłam mu kółko na głowie, ale... Ale w tym momencie poczułam, że jednak nie, że jednak trzeba się trzymać pewnej... Że niepotrzebnie ci przypomniałem. Warren, spróbuj przekonać Dorin, żeby się ze mną pogodziła, bo ten konflikt zupełnie nie ma sensu. Powiedz, że są kobiety na świecie piękne, inne, ale Dorin jest ładna. Ale masz rację, są. Dorin... Przecież Ken cię kocha, wiesz o tym. Przecież to jest naturalna taka potrzeba w życiu, że no się człowiek... Dorin, za dużo pijesz. Całe szczęście tylko wody. Za dużo pijesz. Ale ty chcesz się z nią pogodzić, czy... Brzuch jej wyskoczy. Tak. Rzeczywiście nie będę piła. Ale Warren, Ken, nigdy... No nie wiem, coś o ślubie miałam powiedzieć? No, że się będziesz z nim żeniła, czy nie? Będę się żeniła, będziesz... by nawet wychodzić za mąż, no, prawda? No to... Aha, no tak. No co? Generalnie... Że nie chcesz wyjść za mnie? Przecież się umówiliśmy! Chcę wyjść, ale akurat w tym momencie nie chcę o tym rozmawiać i jestem przeciwna temu ślubowi. A czyli... I się zdenerwowałam strasznie. Jestem zdenerwowana. Warren, powiedz coś. Won, do widzenia, cześć. Wiesz, no, nie... Nie może tak. Ale nie do mnie, do niej powiedz. A, wiesz, ale ona mówi, że na razie nie chce, może w ogóle chce. No to pytaj. Pytaj. Czy w ogóle chcesz, czy tylko teraz nie? Bo się patrzył na tą modelkę. Przez tydzień nie będę chciała. No, ale muszę... a ślub macie za 2 tygodnie, no. To ale się jeszcze może... przygotowań, rozumiesz? To jest, ma być duży ślub. 1500 koni ma galopować, ma tratować gości. Wiesz, ktoś tych gości musi wybrać do tratowania. No to nie będzie koni. Nie ściskaj mi twarzy. Weź już przestań, dobra? Bo naprawdę patrzę, metr stałam stąd, wiesz? Metr od ciebie. I? Nie da się na to patrzeć, naprawdę. Skończ te kłótnie, rozumiesz? Skończ te kłótnie, tak nie można.
Nie można być całe życie Pinokiem, rozumiesz? Przepraszam. Jak wy się kochacie. Przecież widzę to. Przecież wy chcecie być razem ze sobą. Warren, nie dasz rady nas pogodzić. Zrobiła ze mnie Pinokia.